Czytając dzisiejsze słowo, zadałem sobie takie pytanie, przy czym mnie Jezus, jak wróciłby na ziemię, zastałby? Przy jakiej czynności by mnie zastał? Przy bieganiu na przykład za pieniądzem, przy zatroskaniu o to, żeby kościół czy dom parafialny pięknie wyglądał zewnętrznie? Czy zastałby mnie, jak mówi Słowo Boże, przy różnych hulankach, pijatykach z kolegami? Jakby dzisiaj Jezus przyszedł, to przy czym zastałby właśnie Ciebie? Przy jakiej czynności? To słowo dzisiaj określa Jezusa tak troszeczkę dziwnie, dlatego że mówi, że takie jest porównanie, że Jezus przyjdzie jak złodziej. Może właśnie dlatego Jezus zastałby mnie przy takiej czynności, przy jakimś takim bieganiu za tymi ziemskimi sprawami, może właśnie dlatego, że Jezusa traktuje jak złodzieja. To znaczy, że gdzieś tam głęboko jestem przekonany, że wierzę, ale też gdzieś tam obok tej wiary jest taka myśl, że Jezus właśnie jest kimś, kto nam zabiera, kto tylko nam każe coś robić, daje nam wskazówki, przykazania. Może do końca nie wierzę, że Jego przyjście i że Jego obecność jest czymś dobrym w moim życiu. W jednym z komentarzy do dzisiejszego słowa właśnie wyczytałem, że to jest słowo o zaufaniu do Jezusa, o takim złożeniu w Jego ręce swoich wszystkich trosk. Może właśnie to jest to, że jeżeli zaufałbym Jezusowi, wierzyłbym w to, że On jest dobry, to tak naprawdę wszystko inne zaczęłoby się inaczej układać. To wszystkie inne rzeczy, które są ważne, jak remonty i takie, mówiąc o kapłańskich sprawach, ale pewno każdy z nas ma swoje rzeczy, jak takie rzeczy zewnętrzne, to wszystko byłoby ważne, ale na drugim planie. Bo najważniejsze byłby Jezus, który, i to o tym właśnie jest to słowo, który się troszczy o wszystko, jeśli ja zatroszczę się właśnie o Niego. Więc dzisiaj myślę, że trzeba prosić nam Boga przede wszystkim o wiarę. O to, żebyśmy nigdy nie stracili z oczu Jego samego. Żebyśmy mieli taką wiarę, że kiedy Jezus, to już bardzo dobrze znamy, ale warto sobie to przypomnieć, że kiedy Jezus będzie na pierwszym miejscu w moim życiu, to wszystko inne naprawdę będzie na swoim właściwym miejscu. Oby Jezus zastał nas właśnie jako ludzi wierzących i ufających Jemu całkowicie.